okazji Międzynarodowego Dnia Teatru rozpoczynamy akcję #teatrwdomu. I to właśnie w domu spotkamy się z różnymi ciekawymi ludźmi teatru. Aktorami, reżyserami, scenografami, wszystkimi tymi, którzy biorą udział w całej kulturalno-teatralnej akcji. Za chwilę na tablicy za mną pojawi się nazwisko naszego pierwszego gościa, z którym się spotkamy w dzisiejszym odcinku. Naszym pierwszym gościem będzie Kamil Dobrowolski, aktor Teatru Maska w Rzeszowie. Kamil, mamy dla Ciebie trzy pytania. #teatrwdomu. Pierwsze z nich to... Czy mógłbyś opowiedzieć nam, podzielić się z nami zdarzeniem, które nie powinno się wydarzyć, a wydarzyło się podczas spektaklu, w którym grałeś? Halo, halo, Rafale, bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezwykle miło jest mi wziąć udział w akcji Teatr w domu, jestem w domu. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie. Otóż w pierwszym spektaklu, w którym miałem przyjemność brać udział w Teatrze Maska w Małej Syrence, na scenie podczas sceny kolacji z Małą Syrenką zakrztusiłem się winogronem. No i próbowałem zostać na scenie, mimo tego, że popijając nawet markowanym winem, to była oranżada, to winogrono, ono utkwiło mi w gardle. Nie chciałem zejść ze sceny, pomyślałem, że 2 minuty jeszcze wytrzymam. Tlenu było coraz mniej, organizm próbował wykrztusić to winogrono. Ja, widząc, co się dzieje, reagowałem w ten sposób, odwróciłem się instynktownie tyłem do publiczności, mając nadzieję, że to, nie wiem, w jakiś magiczny sposób minie, co się okazało, wcale nie minęło. Organizm nie potrafił poradzić sobie z tym winogronem, a tlenu było coraz mniej. A ja w ogóle nie miałem odruchu, żeby schodzić ze sceny. No, młodzi aktorzy tak mają, że im się wydaje, że spektakl ponad wszystko, nie dbają o swoje zdrowie. Tutaj już jestem trochę bardziej rozsądny niż wtedy. No i Marta Bury zobaczyła mój trzęsący się organizm, wyciągnęła mnie za rękę ze sceny, zrobiła mi w kulisie rękoczyn Heinricha. Wyplułem to winogrono, po czym Marta z powrotem, ja łzy w oczach, totalny szał, ona mnie z powrotem na tę scenę woła. No i ciągnie mnie do choreografii, której totalnie nie pamiętałem. Pamiętam, że to był wielki obciach. Na scenie był kolega z teatru z Wałbrzycha. Nie zauważył żadnych dziwnych rzeczy, więc nie wiem, jakim cudem to się wydarzyło. Drugie pytanie to... Ile razy zgubiłeś scenariusz teatralny? Drugie pytanie. Czy gubię... Ile scenariuszy zgubiłem i czy zgubiłem? No, Rafale, tutaj muszę ze wstydem przyznać, że gubię praktycznie każdy scenariusz. Ale teatr jest takim magicznym miejscem, że tam nic nie ginie. Więc te scenariusze albo w odpowiednim momencie się odnajdują, albo czasem po latach. Ale zawsze na szczęście jest jakiś pomocny scenariusz pod ręką, więc jeżeli jakiś problem z tekstem się pojawi, no to łypnę na niego okiem. Natomiast praktycznie każdy mój scenariusz na jakimś etapie swojego życia był zgubiony. A trzecie pytanie to pytanie o twoje marzenie teatralne. Jakie jest moje marzenie o teatrze? To będzie takie dosyć ogólne marzenie. Teatr wsłuchany. Wsłuchany w widza i wsłuchany w siebie nawzajem. Teatr, który się wysłuchuje, który z siebie czerpie i no to tak ogólnie. Życzę Teatrowi San i każdej twojej inicjatywie, Rafał, którą podejmujesz, a robisz wspaniałe rzeczy. Wszystkiego dobrego w Dniu Teatru, bo to jest również wasz dzień. A nawet bym powiedział przede wszystkim wasz dzień, bo robicie to niezawodowo, a co znaczy robicie to tylko i wyłącznie z potrzeby serca. I żeby ta potrzeba serca zawsze w was została, tego wam życzę. Dziękuję za zaproszenie. Wierzymy, że marzenie to spełni się. Jeżeli będziemy mogli w jakikolwiek sposób pomóc ci w tym, to #teatrwdomu i my wtedy z tego domu wyjdziemy, ale dopiero wtedy, jak skończy się kwarantanna i cała ta nieciekawa sprawa, w której się znajdujemy. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Śledźcie
naszą akcję hashtag Teatr w Domu. Już niebawem spotkanie z kolejnym gościem. I pamiętajcie, hashtag Teatr w Domu.